Cześć wszystkim. Mam nadzieję, że mnie widać i że mnie słychać. Także tradycyjnie Was proszę o informację w komentarzach, czy tak jest. Mam nadzieję, że tak i nic się nie popsuło. Witam Was serdecznie na pierwszym czerwcowym webinarze Crash Mondays. Jeżeli chodzi o Crash Mondays, to już teraz Wam mogę zapowiedzieć, jeżeli stale śledzicie nasze działania, będziemy o tym jeszcze oficjalnie informować, że przez wakacje trochę przystopujemy. I sierpień i lipiec nie będzie tak mocno webinarowy, za to we wrześniu planujemy już wrócić stacjonarnie, czy to w Warszawie, czy w Gdyni, czy w Krakowie. Także mamy nadzieję, że to się uda i będę już Was mogła zaprosić na wydarzenia w świecie rzeczywistym. Ale dzisiaj jeszcze ze mną online i również online przez cały najbliższy miesiąc, gdzie będziemy mówili o wykorzystaniu technologii w marketingu, nowoczesnych technologii. Ja dzisiaj opowiem Wam o cyfrowej transformacji, czyli temacie, który mocno mnie interesuje i prywatnie, ale też zawodowo, bo poniekąd wszystko idzie w tą stronę i ta cyfrowa transformacja, czymkolwiek jest, o tym się dowiecie w prezentacji, w końcu nas, mówiąc kolokwialnie, dosięgnie, albo raczej już dosięgła, tylko jeszcze nie wszyscy potrafimy czasami to zauważyć, albo chcemy zauważyć, albo potrafimy te zmiany wprowadzić w życie. Nie dajecie znać w komentarzu, czy mnie widać, czy mnie słychać. Byłabym zobowiązana, gdybyście jednak znać dali. Jeżeli chodzi o mnie, to cześć, jestem Ania, współorganizator i założyciel Crash Mondays, a przy okazji współzałożyciel i współwłaściciel agencji More Bananas. I jeżeli chodzi o marketing, to w marketingu pracuję już 10 lat. Także prezentacja będzie na bazie własnych doświadczeń, na bazie tego, co obserwuję, na bazie badań w sporej części ilości, ponieważ no nie da się mówić o cyfrowej transformacji bez badań, bez statystyk i bez tego typu rzeczy. Tego typu prezentację robiłam już rok temu na konferencji, którą przygotował Mateusz Murejas, więc jej wstęp poniekąd będzie podobny, bo pewne rzeczy się nie zmieniają, natomiast środek i rozwinięcie zdecydowanie będzie wyglądało inaczej. No cóż, no przez rok praktycznie wszystko się zmieniło, a przez ostatnie 3 miesiące to już nawet nie mówię. Dobra, ja się teraz do prezentacji. Mam nadzieję, że wszystko widać i wszystko słychać. Także tak, cyfrowa transformacja i o niej powiemy sobie najwięcej za chwilę. Natomiast to, o czym bym chciała też opowiedzieć, to porozmawiamy dzisiaj trochę o przyszłości i o tym, co nas w marketingu, ale nie tylko w marketingu, ale w ogóle w życiu i w społecznościach czeka poniekąd. I zdecydowanie to, co się dzieje w gospodarce i zdecydowanie to, co się dzieje na świecie, to, co się dzieje w społeczeństwach, wpływa na marketing. Marketing też wpływa na to, co się dzieje społecznie i na to, co się dzieje w gospodarce, więc po prostu to są dwie zazębiające się rzeczy. Ale zanim porozmawiamy o tej przyszłości, to warto nie o tyle cofnąć się w czasie, chociaż ja bardzo lubię się cofać w czasie, żeby mieć dane historyczne, bo cóż, niełatwo jest przewidzieć przyszłość, jeżeli nie mamy jakichkolwiek danych historycznych, do których możemy się odnieść. Ale tak, teraźniejszość jest równie ważna, bo my niejednokrotnie o niej zapominamy i nie da się zmienić czegoś, nie da się przeprowadzić całego procesu tej cyfrowej transformacji, nie da się nawet przeprowadzić po prostu zwykłej cyfryzacji, bo to nie są pojęcia tożsame, jeżeli nie rozumiemy tego, co dzieje się tu i teraz. I dla mnie podstawą do tego, żeby zrozumieć, co dzieje się tu i teraz, jest oczywiście strategia. Dla mnie strategia jest odpowiedzią na każde bolączki, bo po pierwsze, strategia jest analizą tego, co w tym momencie się dzieje w naszej firmie, w naszym przedsiębiorstwie i dlaczego tak się dzieje. Strategia jest planem działania, ale strategia, dobrze zbudowana strategia, dobrze określone KPI, wskaźniki efektywności, to jak to będziemy mierzyć i dobrze gromadzone dane, pozwala nam też przewidzieć przyszłość poniekąd. No bo jeżeli dobrze strategię opracowaliśmy, to wiemy, co mierzyć, w jaki sposób mierzyć. I jesteśmy pewne rzeczy w stanie przewidzieć do przodu. Niestety, na bazie badań z 2019 roku, i to jest ostatnie badanie, które zostało przeprowadzone w Polsce, bo jeżeli chodzi o świat, tych badań nawet z 2020 roku jest trochę więcej, ale w samej Polsce na pytanie, czy firma posiada strategię marketingową, prawie 60% ludzi odpowiada, że nie. Niestety.
I to jest i dobra, i zła wiadomość, bo to, że 60% ludzi posiada, 60% firm tą strategię marketingową posiada, to już jest dobra informacja. Natomiast to jest badanie ilościowe, wypadałoby jeszcze tutaj zbadać kwestie jakościowe, czyli na przykład ile tych strategii trafia do szuflady, albo ile w ogóle z tych strategii jest wykorzystywanych i w jaki sposób. Natomiast smutniejsza jest już odpowiedź na drugie pytanie, że w środku tych 69% to na dobrą sprawę 53% tych strategii istnieje tylko w głowie. I szewc bez butów chodzi, bo nawet nasza agencja nie ma do końca spisanej strategii. Jestem w jej trakcie, jakby to wszystko gdzieś było w głowie od początku, więc ta strategia była przemyślana i to nie było tak, że po prostu rzucenie się na głęboką wodę. Ta strategia właśnie istniała w głowie, w tym momencie jest spisywana. Dla wiarygodności w ogóle tego, co mówię, ale po drugie widzę, że to jest po prostu konieczne i niezbędne i powinno się już pojawić, szczerze mówiąc, 2-3 albo po prostu 4 lata temu, kiedy firma powstawała. Ale idąc dalej, co do teraźniejszości i poniekąd też przyszłości, cykle sprzedaży w marketingu B2B, zgodnie również z badaniami z 2019 roku, z końcówki roku, wynosi około 6 miesięcy. Zresztą na to nie trzeba tak do końca badań, znaczy badania trzeba. Natomiast jeżeli działacie w marketingu B2B, to niejednokrotnie jesteście w stanie wyczuć, że rzeczywiście ten cykl sprzedaży może trwać to dobre pół roku i możecie się o tym przekonać empirycznie. Chociaż no, dowody anegdotyczne są jakie są, natomiast powiedzmy, że tak jest, zgodnie z badaniami i zgodnie z tym, co jesteśmy sami w stanie zauważyć. Natomiast to, co ja też zauważam i co mówią badania, to, że 70% z nas, 70 ponad procent marketerów chciałoby ROI poprawić już po miesiącu i mieć zyski i w ogóle chcieć, żeby wszystko się sprzedawało i śmigało już po miesiącu swoich działań, co jest niemożliwe. I tutaj też mamy troszeczkę nieznajomość po pierwsze naszego własnego biznesu, po drugie trochę tego, jak działa marketing B2B, a po trzecie po prostu no, nieznajomość tego, co tu i teraz, bo musimy mieć świadomość tego, że ten cykl sprzedażowy tyle trwa. I to są po prostu przykłady, żeby Wam pokazać, że my myślimy o przyszłości, chcemy o tej przyszłości mówić, a często mamy problem po prostu z teraźniejszością i tak na dobrą sprawę nie wiemy, co się dzieje. I był sobie taki pan, już świętej pamięci, który był po pierwsze znakomitym statystykiem, po drugie był szwedzkim albo duńskim, nie, szwedzkim, zawsze zapominam. Ekspertem do spraw zdrowia publicznego i nazywał się Hans Rosling. On napisał taką cudowną książkę Factfulness. Kto z Was czytał, dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobała, czy nie, i czy też polecacie. To jest jedna z. A prezentacja się nie wyświetla, moi drodzy? Okej, okay, muszę wiedzieć. Tak, powinna być wyświetlona prezentacja. Czy teraz widać, moi drodzy, prezentację? Zdecydowanie powinna być, coś się zepsuło. Czy teraz już widać moją prezentację? Proszę dajcie znać w komentarzu. Minęło dosłownie 5 slajdów, nie zobaczyliście, także nic wielkiego się nie stało. Natomiast prezentację i tak Wam wyślę i będzie udostępniona zdecydowanie na grupie. Wrzucę ją też na slideshare i w prezentacji będziecie mieli też wszystkie linki do badań. Niektóre z tych badań, jeżeli chodzi o w ogóle całe opracowanie PDF-y i raporty, jak najbardziej mam, więc też Wam chętnie podeślę, jeżeli nie będziecie mogli do nich dotrzeć, albo dam znać, gdzie je pobrać, bo no, niektórzy chcieliby na przykład dzięki tym raportom pozyskać Wasze maile, więc nie będę takim złym człowiekiem, który wysyła po prostu komuś pobrany PDF, tylko wyślę Wam źródła do tego, gdzie je pobrać. Ale wracając do tematu i do Hansa Roslinga, więc dla mnie książka Factfulness jest jedną z najważniejszych i ja ją poniekąd traktuję jako książkę nie tylko o świecie i o książce, która pomaga mi prywatnie w zrozumieniu świata, ale też po prostu jako książkę, która jest dla mnie w pewien sposób podstawą marketingu też. Bo żeby robić dobrze marketing, trzeba rozumieć pewne aspekty społeczne, wiedzieć, co się dzieje w tym momencie w świecie, wiedzieć, co się w tym momencie dzieje w gospodarce, bo wtedy też jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie dalej i chociażby taką kwestię jak nakłady na marketing. No i Hans Rosling, cudowny człowiek, jeździł sobie po całym świecie, między innymi na Światowe Forum Ekonomiczne, gdzie zadawał największym tego świata, ale również studentom, profesorom, prezydentom, ministrom, profesorom, etc., listę 20 tych samych pytań, które dotyczą tego, jak wygląda dzisiejszy świat. Te pytania na przykład dotyczyły między innymi wykształcenia kobiet,
kwestii krajów rozwijających się, kwestii szczepień, etc., etc. Wszystkie te pytania, te 20 pytań możecie znaleźć w książce Factfulness. Możecie też je znaleźć na stronie gapminder.com, którą jeszcze za chwilę Wam będę zresztą polecać. No i cóż, 20 pytań, Światowe Forum Ekonomiczne, najwięksi tego świata, którzy przecież powinni pojęcie o świecie mieć. A wychodzi na to, że w odpowiedzi na te pytania podstawowe o świecie zdecydowanie lepiej odpowiadały szympansy. Dlaczego szympansy odpowiadały lepiej? Bo po prostu strzelały. A strzelając miały więcej szans na dobrą odpowiedź niż ci, którzy zastanawiali się nad odpowiedzią na pytania i odpowiadali zgodnie ze swoją wiedzą. I jedno z tych pytań brzmiało, na jakich kontynentach żyją w tym momencie ludzie na całym świecie? Także dam Wam się chwilę zastanowić. Jak ktoś czytał książkę, to proszę nie odpowiadajcie. Natomiast jeżeli nie czytaliście książkę, nie czytaliście książki, to będę zobowiązana, jeżeli dacie znać w komentarzu, gdzie według Was, jaki jest rozkład 7 miliardów ludzi żyjących w tym momencie na świecie i na jakich kontynentach. Jestem zdecydowanie zaciekawiona Waszymi odpowiedziami. Ja na tym pytaniu poległam, przyznaję. Wyszłam lepiej niż małpy w tym teście, natomiast na tym pytaniu zdecydowanie poległam z kretesem. I można powiedzieć, że 114 to swoistego rodzaju pin do świata, bo dobrą odpowiedzią jest odpowiedź A i w ten sposób rozkłada się no, społeczność na świecie i liczba wszystkich ludzi. Więc pierwsza rzecz, warto wiedzieć, jak w ogóle świat wygląda, żeby podejmować jakiekolwiek decyzje, bo gospodarka światowa też wpływa na nas i to też wpływa na marketing. No i to z reguły często, jak my postrzegamy świat, wygląda też w ten sposób. To jest też screen z tej książki, ale podobnego rodzaju wykres znajdziecie też na tej stronie Gapminder. I my często myślimy, że żyjemy w rozwiniętym zachodzie i że jest tam gdzieś sobie ta reszta świata i że ta reszta świata to kraje rozwijające się i po prostu nas wyjątkowych już krajów rozwiniętych jest zdecydowanie więcej. No ja Was muszę zmartwić, bo to są wykresy sprzed kilkudziesięciu lat i dzisiejszy świat wygląda w ten sposób. Jeżeli chodzi o kraje rozwijające się, mamy ich już dosłownie około dziesiątki. To jest bardzo mało krajów. My świat widzimy tak w większości, świat wygląda w ten sposób. Większość krajów jest już krajami rozwiniętymi. I dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, bo my jako ludzie, chcąc nie chcąc, często podświadomie, bardzo żyjemy przeszłością. Żyjemy wykresami sprzed kilkudziesięciu lat. Mamy w sobie dużo sentymentów do tego, co było, ale też jako ludzie niestety lubimy się wywyższać, czy tego chcemy, czy nie. W pewien sposób chcemy myśleć, że jest nam lepiej, że żyjemy w lepszym świecie niż ci inni gdzieś tam. Zresztą lubimy o tych innych ludziach i o świecie i o ludziach, których nie znamy, myśleć jako inni, tak? To nie są my. Tam jest gdzieś ten po prostu nierozwinięty świat, a my mamy szczęście mieszkać w rozwiniętej Europie. No niestety to też tak nie wygląda. Niestety, no tak, niestety, albo stety to tak nie wygląda. Często też mamy problem z zrozumieniem tego, na jakim poziomie nawet nasz sam kraj jest, jak wygląda na przykład nasze PKB per capita. I ten test zrobiłam na swoich znajomych, więc też żadne gdzieś tam poparcie moich wniosków, natomiast większość znajomych myślała, że jesteśmy grubo powyżej Rosji, jeżeli chodzi o PKB per capita i zdecydowanie jest nam daleko do Stanów Zjednoczonych czy do Wielkiej Brytanii. Otóż nie i wcale tak źle nam się w naszym kraju nie żyje pod kątem PKB per capita, który zresztą jest jednym z argumentów, wyznaczników w badaniach do badania szczęścia. No w Polsce tam nie wypadamy zbyt dobrze w tych wszystkich rankingach, ale jeżeli chodzi o PKB per capita jako jeden z tych czynników, to nie jest u nas tak źle, jak mogłoby się wydawać. I kiedy prosiłam znajomych właśnie, żeby sami gdzieś tam uszeregowali mi te kraje, narysowali to na wykresie, no to rozjazdy pomiędzy Polską a Rosją, a pomiędzy Polską i Stanami i Wielką Brytanią były zdecydowanie większe. I tego typu wykresów, bardzo dużo, które no, pokazują świat i otwierają nam oczy na świat, właśnie znajdziecie na tym Gapminderze i w prezentacji w tym miejscu będziecie mieli link do tej strony. Więc to jest pierwsza rzecz, na którą chciałabym Was uczulić, czyli no, marketing to nie marketing, marketing to ekonomia, marketing to gospodarka, marketing to nauka o społecznościach, to psychologia. Nie wiedząc, co w tym momencie dzieje się na świecie, nie jesteśmy w stanie podejmować słusznych decyzji marketingowych, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz i przekleństwo, w jakie często popadamy, to to, że chcemy mieć idealnych klientów.
Niestety, ja zawsze powtarzam, że idealny klient nie istnieje. Nazewnictwo persony jako po prostu obraz idealnego klienta według mnie jest swoistego rodzaju złą definicją, bo nie istnieje idealny klient. Znaczy, może jest kilka wyjątków. Po prostu istnieje klient. Istnieje klient, który korzysta z naszych usług albo dokonuje zakupów w naszym sklepie, czy to offline'owym, czy online'owym. My bardzo często traktujemy klientów jak siebie. Bardzo często traktujemy klientów tak jak ludzi w naszym otoczeniu albo w naszym pokoleniu. Mimo, że mamy dane ze swojej strony, mamy statystyki, mamy raporty, etc., to ten klient jest zwizualizowany jako osoba nam bliska. To często jest bardzo błędne. I w kontekście klientów bardzo często zapominamy o młodych, stety albo niestety, ale zapominamy też o starszych, czyli tych ludziach 65-75 plus, którzy coraz bardziej są aktywni w internecie, to też Wam za chwilę pokażę na statystykach. Ale co do młodych, młodych warto zrozumieć. Tutaj jak Agata ogląda, to szapoba dla Agaty, która wrzuciła post na Pizza Hut, pilnujcie pizzki. Zastanawiam się, czy ktoś z Was wie, o co chodzi. Jeżeli wiecie, o co chodzi z postem popilnuj pizzki, to dajcie znać w komentarzu, jeżeli nie wiecie, to też. Natomiast jest bardzo dużo grup młodzieżowych, grup pokolenia Z i niżej na Facebooku, grup dyskusyjnych. Mogę Wam zresztą listę takich podesłać jak najbardziej chętnie. To są chwalawki. No zresztą nie będę Wam robić spoileru, chętnie tą listę podeślę i te grupy, na których ja jestem, są cudowne. Znaczy, na niektórych można dostać raka, ale większość jest, no według mnie, cudownych. I tam się dzieje dużo w kontekście tego, co lubią młodzi ludzie, jaki content w danym momencie lubią, co jest w tym momencie dla nich trendy. I z pewnego razu na grupie dyskusyjnej, właśnie takiej jednej z młodzieżowych grup, pojawił się post po prostu: ej, chodź, popilnuj mi mleka. I ludzie w komentarzu pilnowali sobie mleka. Tak pokrótce. Mogę Wam wysłać też link do tej grupy. Więc tak, o to chodzi z postem: chodź, popilnuj mi picki. I większość ludzi, która być może jest w naszym wieku, która jest starsza od nas, no, nie wiedziałaby, o co chodzi, ale ten post idealnie się trafił do swojej grupy docelowej. Jeżeli sami chcielibyście się czegoś dowiedzieć więcej o młodych, to tak, grupy dyskusyjne i obserwowanie, co tam się dzieje. Oczywiście bycie poniekąd na TikToku i docieranie w ten sposób tam do tych grup, chociażby dla insightów, ale jest też bardzo dużo raportów na ten temat. To jest mój ulubiony raport, który powstał ponad rok temu, ale jak najbardziej nadal jest aktualny. Jest to raport Kantaru na temat stylu życia pokolenia Z. Podobny raport wydała Natalia Hatalska. Natalii Hatalskiej jej raport jest płatny, natomiast ma też wersję beta do podejrzenia, tam jest też sporo wiedzy. Natomiast raport Kantaru o stylu życia pokolenia Z jest w 100% bezpłatny, podejrzewam, że go sami sobie możecie wygooglać i poczytać o tym, jak w ogóle młodzi ludzie się dzielą na hypebestyjki, na skejcików w traszejku, na gamerów, a społecznych troli czy slawsów. O niektórych społecznościach, podspołecznościach, niszach słyszałam. Niektóre były dla mnie no, magią tajemną i musiałam sobie każde słowo z opisu tłumaczyć, czyli że hypebestyjka fleksuje się w hypowych itemkach z dropów. Jeżeli ktoś interesuje się tego typu modą albo siedzi w tego typu środowisku, no to potencjalnie mogło być to dla niego zrozumiałe. Nie wiem, uśmiecham się do Karoliny, może Karolina Kumor zrozumiała. Tak czuję. Natomiast ja zdecydowanie nie, więc sobie gdzieś tam ze słownikiem języka i gwary młodzieżowej musiałam tłumaczyć, o co chodzi. Zresztą w raporcie to też potem jest doskonale wyjaśniane. Natomiast dużo o młodych można dowiedzieć się również na TikToku. Ja jestem ogromnym zwolennikiem TikToka. Nie pod kątem tego, aby każdy z nas tam musiał być i tworzyć filmy. Ja jestem lamerem. Mi tworzenie filmów na TikToku idzie i nie idzie, tak? No nie osiągam nie wiadomo jakich zawrotnych wyników. Natomiast lubię tam być, żeby obserwować trendy w danym momencie, żeby obserwować, co się dzieje wśród młodych ludzi, obserwować, co lubią, co nie lubią, jak kręcą swoje kreacje, co jest dla nich ważne w tym momencie, co ich śmieszy, co jest w trendach po prostu. I to wszystko, te wszystkie insighty można zebrać właśnie na TikToku. Znaczy nie chcę mówić wszystkie, bo to duża generalizacja, tak, ale bardzo dużo można o młodych dowiedzieć się na TikToku pod kątem kampanii do nich. Natomiast smuci mnie bardzo, że ludzie, którzy właśnie pracują niejednokrotnie w naszej branży marketingowej,
nie chcą na nim być, bo to jest bez sensu i to jest wydawanie pieniędzy w błoto. Nikt nie każe tam być w Twojej marce, nikt nie każe prowadzić Ci tam kampanii marketingowej, nikt nie każe Ci tam prowadzić kampanii płatnej, bo to czasami może być zdecydowanie nieadekwatne, tak? I nie mieć żadnego celu i sensu. Natomiast insighty jak najbardziej, bo ci młodzi ludzie kiedyś będą Twoimi klientami i warto zrozumieć ich już teraz. I wieszczy się upadek TikToka, tak jak wieściło się upadek Snapchata poniekąd. No i rzeczywiście Snapchat nie wygrał batalii o audiencję, chociaż nadal jest jakby w pierwszej dziesiątce niejednokrotnie, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, i nadal jest na giełdzie i całkiem nieźle się trzyma. Natomiast Snapchat popełnił parę błędów po drodze, jak chociażby kwestie UX-owe, jak chociażby kwestie tego, w jaki sposób wprowadzał reklamy, co bardzo denerwowało użytkowników, ich poniekąd nie słuchał. Zresztą polecam świetną książkę o Snapchacie i o w ogóle jego historii i o Iwanie Szpigelu, który właśnie Snapchat stworzył poniekąd, chociaż tak naprawdę to nie do końca on, ale to też długa historia. Natomiast z TikTokiem może być podobnie, ja nie mówię, że nie, ale TikTok, patrząc na to, co się dzieje i co działo się wcześniej z Musical.ly i co dzieje się po tym, jak TikTok przejął Musical.ly, w jaki sposób prowadzi to wszystko i już wprowadza reklamy i tam nie ma odpływu użytkowników, wręcz przeciwnie, myślę, że może po pierwsze nauczyć się na błędach Snapchata, a po drugie wygrać po prostu tą batalię o użytkowników. Nie twierdzę, że tak będzie, ale jest na to według mnie duża szansa. No i cóż, był też pierwszą aplikacją, która w tak szybkim tempie osiągnęła bilion użytkowników. I jasne, to są znowu dane ilościowe, nie jakościowe. Tam się wszystko może po drodze wydarzyć, ale trzeba mieć to na uwadze. Zresztą TikTok, tak jak medium, moje ulubione ostatnio, z którego my jako marketerzy jakoś często nie chcemy korzystać, czyli Twitter, miały ogromne wzrosty w kontekście, w momencie pandemii. Mamy coraz więcej Polaków na TikToku, coraz więcej odsłon. Mamy coraz więcej Polaków, którzy Twitter traktują niejednokrotnie jako swoistego rodzaju pamiętnik, dziennik, jako myśl odsiewnie. My do tej pory Twitter kojarzyliśmy jako narzędzie dla PR-owców, polityków, etc. Na Twitterze w tym momencie zbierają się fandomy. Na Twitterze wrze, warto tam być, warto sprawdzać, co się dzieje. Nie wszystkie marki jeszcze mają na to odwagę. Nie wszystkie marki zresztą powinny znaleźć się poniekąd na Twitterze, ale niektóre sobie bardzo dobrze radzą, jak chociażby X.com, jak chociażby Altu, czyli również marka gdzieś tam pokrewna X.comowi, jak chociażby KFC. Można powiedzieć, że Twitter poniekąd rządzi też ostatnio polską polityką, a w szczególności jeżeli chodzi o młodych ludzi, znowu pokolenie Z, ale nie tylko. No i tutaj oczywiście na myśli mam K-poperów i jeżeli chodzi o case'y z K-poperami, to właśnie głównie dotyczą często polityki i często tematów społecznych. Bo ostatnio dość znanym hashtagiem było Duda Party is over. K-poperzy mocno reagowali na kwestie związane z tym, co działo się na TVN-ie i z Heizerem. To wszystko właśnie wydarza się na Twitterze, natomiast no, mówimy o teraz, tym razem o tematach marketingowych, więc to, co na przykład K-poperom udało się, nie chcę powiedzieć osiągnąć, ale to, co się działo z K-poperami na Twitterze, to była między innymi sytuacja z hashtagiem Jebać Darię. To również było w zeszłym roku, natomiast była jedna marka, która dobrze na to zareagowała. Pewnie większość z Was kojarzy historię o tym, o co chodzi z Jebać Darię. Otóż Daria kupiła sobie bilet na występ znanego K-popera i postanowiła ten sam bilet sprzedać 200 osobom, po czym uciekła z kraju. No na Twitterze zawrzało, K-poperzy, no tak, zawrzało na Twitterze, mówiąc delikatnie. No i cóż, niektóre marki zareagowały i w świetny sposób zareagowało między innymi KFC. Więc cóż, będąc na Twitterze obecnym i śledząc trendy, można w ten sposób reagować, ale oczywiście do tego potrzeba odwagi, ale też właśnie znajomości i insightów i takiego czucia tego medium. No i dlaczego ta znajomość młodziaków, pokolenia Z, pokolenia X, czyli jakby już pokolenia poniżej Z, jest taka ważna? I to nie jest szacunek, to są po prostu dane. To jest jakby pewność, że do 2025 roku 75% całego społeczeństwa to będą właśnie młodzi ludzie. Ludzie, nastolatki, ludzie do około 26 roku życia, czyli pokolenie X, pokolenie Y, więc my musimy, to miało być Z, X plus Z. My musimy wiedzieć, no cóż, jak ci ludzie się zachowują, jak do nich potem musimy się komunikować.
Ale jeszcze w kontekście mediów społecznościowych, wracając do trochę starszych ludzi, medium, o którym często zapominamy i jakoś traktujemy po macoszemu, jest medium, którego statystyki widzicie w tym momencie. I to jest Pinterest. Na Pinterestie stale rośnie nam liczba użytkowników w Polsce. W tym momencie mamy ich ponad 3 miliony. Spędzamy tam ponad 17 minut dziennie. I póki co są tam milenialsi i osoby powyżej milenialsów, baby boomers, etc. Więc na razie osoby starsze, ale Pinterest okazuje się coraz lepszym źródłem, coraz lepszym medium do generowania ruchu na stronie i na przykład do budowania świadomości marki. Zresztą parę miesięcy temu w Polsce pojawiły się reklamy na Pinterestie. Pinterest w tym momencie przydziela opiekunów, takich jak przydziela Facebook. Natomiast są zdecydowanie prostsi w kontakcie. Jak dostaniemy opiekuna, to kontaktuje się z nami już cały czas ten sam. Jeżeli takiego opiekuna dostaniecie, świetnie, bo on ma masę materiałów na temat Pinteresta i można się dużo od niego dowiedzieć. Ale Pinterest też jest świetny jeszcze pod jednym kątem. On jako jedno z niewielu mediów społecznościowych tak mocno kładzie nacisk na technologię i na rozwój technologii. Oczywiście Facebook, tak, Facebook kładzie nacisk na wszystko, ale jeżeli chodzi o Pinteresta, to na przykład zdecydowanie kładzie w tym momencie nacisk na e-commerce, zdecydowanie też kładzie nacisk na wyszukiwanie obrazem. Jeżeli kiedykolwiek zobaczycie przedmiot, który Wam się podoba i chcecie go kupić, warto Wam zrobić zdjęcie właśnie na Pinterestie poprzez aplikację Pinterest i Pinterest Wam znajdzie inspirację do tego, sklepy, gdzie to można kupić, etc. To działa podobnie jak silnik Google, tak? W tym momencie na Google możecie zrobić to samo, ale Pinterest też to sobie mocno rozwija. Wygląda to w ten sposób, że robimy sobie zdjęcie poprzez aplikację, dokładnie. Dowiadujemy się, czymże ten przedmiot jest i znajdujemy piny z nim związane. Czy to właśnie inspiracja, jak mówiłam, czy to informacje, gdzie możemy to kupić. Kolejną rzeczą, z której coraz częściej korzystamy, jest voice search, czyli wszystkie Alexy, wszystkie pomocniki od Google, etc. I te liczby miały być zdecydowanie większe. W 2018 i 2019 roku predykcje były takie, że zdecydowanie więcej ludzi w 2020 roku z voice searcha będzie korzystało. Szczerze, tutaj mogło się coś wydarzyć też covidowo, podejrzewam, bo bardzo dużo statystyk mówiło o tym, że korzystamy z voice searchu między innymi poprzez jazdę, w trakcie jazdy samochodem. W tym momencie to się przeniosło do domu i do smart home'u, więc te statystyki nie są takie duże. Ja mogę tylko gdzieś tam przewidywać, że może chodzi o te samochody, bo to jakby był numer jeden, jeżeli chodzi o wykorzystywanie tego voice searchu. W tym momencie 55% nastolatków korzysta właśnie z voice searchu. Ciekawa jestem, jak to jest u Was, ja korzystam. 20% wszystkich ludzi i 60% kiedykolwiek z tego korzystało. Ja sama korzystam. Radzi to sobie jak radzi. Zdecydowanie inaczej na przykład działa asystent głosowy Google'a między innymi na telefonie po polsku, a jeszcze inaczej działa asystent właśnie za pomocą tego małego przedmiociku, którego nazwę zawsze zapominam, do którego sobie gadacie i na przykład jeżeli gadacie po angielsku, więc potestujcie sobie kiedyś na przykład polskiego, a angielskiego. I jeszcze w kontekście gadania, no to to, co w tym momencie równie mocno się rozwija, natomiast też trochę się tym chyba zachłysnęliśmy, bo statystyki w Polsce miały być zdecydowanie większe w tym roku. Predykcje były bardzo dobre dla podcastów w Polsce, aż tyle dobrego się nie wydarzyło, natomiast tak, podcasty stale w Polsce zyskują na popularności. Podejrzewam, że każdy z Was słucha albo przynajmniej kiedyś przesłuchał jednego podcastu. I cóż, często trendy w mediach społecznościowych i marketingu, które dzieją się w Stanach, przychodzą do nas. Jak to w Stanach rośnie, widzicie na obecnym wykresie, więc podcasty też warto wziąć pod uwagę w kontekście własnego marketingu, ale też chociażby w kontekście influencer marketingu. Bo jeżeli chodzi o influencerów, bardzo często myślimy o Instagramie, o kanałach na YouTubie, rzadziej na fejsie, to na przykład są blogi, a nie myślimy o influencerach w kontekście podcastów bardzo często. Natomiast tam też już ci ludzie są i mają wpływ na innych. Podcast też jest czymś świeżym dla niektórych, daje efekt świeżości, bo byłam sobie ostatnio na konferencji w branży bankowej, gdzie było bardzo dużo ludzi, no powiedzmy od mojego wieku w górę, raczej milenialsów i raczej pokolenia starsze od milenialsów. I padło kilka pytań, czym jest podcast i co to jest podcast i jak się z tego słucha, jak się z tego korzysta. Więc
to wcale nie jest trend, który dosięgnął wszystkich w Polsce. To jest rzecz, która się dzieje, wydarza i można powiedzieć, że dopiero gdzieś tam pokryje cały polski rynek, bo bardzo dużo ludzi, która nawet pracuje w marketingu, zadawała pytania, czym jest podcast. Co mnie bardzo zadziwiło, ale to właśnie jest popadanie w klątwy wiedzy i w takie bańki wiedzy, bo jako marketerzy, powiedzmy w młodszym wieku, wszyscy uważamy, że każdy musi wiedzieć, czym jest podcast. Zdecydowanie tak nie jest. A jeszcze ciekawostka, jeżeli korzystacie z asystenta głosowego, to można do niego powiedzieć OK Bubu na Google i też go wybudzicie. Więc ja sobie wyobrażam, że to jest taki mały chomik, który do mnie mówi. Także tak, OK Bubu jest cudowne i ja uwielbiam mówić w ten sposób do mojego asystenta i zawsze wszyscy się pytają za głowę, co ja robię. A ja wybudzam sobie po prostu Google'a i z nim rozmawiam. Także OK Bubu jest super. Jak znacie jeszcze jakieś inne dziwne skróty na wybudzanie Google'a, które są natywne, a nie ustawione przez Was, to też je chętnie poznam. No jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, trendy, nie trendy, etc., to ja zawsze powtarzam, że z marketingiem i trendami jest jak z miłością. Bo jeżeli chodzi o trendy, to można z nimi pójść na randkę, ale pójście z kimś na randkę, to cóż, próba poznania go. Próba poznania go, a nie od razu wyjście za mąż. Miłość przychodzi z czasem i podobnie jest z trendami. Warto je znać, warto chodzić na te randki, ale niekoniecznie wiązać się z wszystkim po drodze, z każdym jednym trendem i wybierać dopiero później to, co będzie związkiem na dłużej. Więc dla mnie to jest idealne porównanie. Ale jeszcze w kontekście trendów, badań, przyszłości, etc., to, co się nie zmienia i o tym mówiłam też rok temu i trochę jest to dla mnie smutne, bo nikt nie znalazł remedium i rozwiązania, to, że w Polsce między innymi mamy 100 tysięcy osób głuchoniemych, a nadal o nich zapominamy w komunikacji. Pojawia się czasem trochę kampanii właśnie związanych z tą grupą docelową. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś debaty polityczne albo ważniejsze wydarzenia w telewizji, to zawsze ktoś miga. Natomiast nie widziałam więcej niż na jednej ręce policzyć kampanii, które również miały na uwadze osoby głuchonieme. Natomiast język pisany dla osoby głuchoniemej jest jak dla nas czytanie czegoś po niemiecku, jeżeli uczyliśmy się go w szkole. Język pisany dla osoby głuchoniemej nie jest czymś naturalnym. Mimo, że to jest język polski, to język polski pisany dla osoby głuchoniemej jest językiem obcym, tak jak dla nas angielski i niemiecki. A my myśląc, że ktoś przecież może przeczytać nasze komunikaty reklamowe, to już super, jest do niego wycelowany komunikat. No niestety nie. Myślałam, że przez rok coś się zmieni i że tych kampanii będzie więcej, zdecydowanie nie. I drugim problemem, o którym ja bardzo często mówię, bo dotykał mi bliskich ludzi z mojego środowiska i dotyka 40 tysięcy Polek rocznie, to są poronienia. 40 tysięcy Polek rocznie traci ciążę. I jakby gdzie jest problem, oprócz tego, że to w ogóle się wydarza? Chociażby w kampaniach i w reklamach, które publikujemy, bo jeżeli kogoś dotknął taki wielki problem i wielka tragedia życiowa, nadal widzi nasze reklamy, które wyświetlamy kobietom w ciąży. Z produktami dla kobiet w ciąży, z produktami dla dzieci, etc. To musi być straszne uczucie i nadal przez rok nic się nie zmieniło. I szczerze nie wiem, co mogłoby się wydarzyć w big data i w ogóle w rozpoznawaniu użytkowników, etc., żeby tego nie robić. Ale to się wydarza i to jest troszeczkę traumatyczne i rozmawiałam z osobą, którą właśnie to dotknęło i która nadal takie reklamy widziała. I to jest problem w kontekście tego, ile ludzi żyje na świecie, ile ludzi to dotknęło w Polsce, można powiedzieć jednostkowy, ale to jest życie czyjejś jednostki, do której docieramy z komunikatem, jakim nie powinniśmy. I podsumowując tą pierwszą część, warto pamiętać, że świat nie jest taki jak nasz dom i nasze poglądy. I to jest bardzo prosta rzecz, o której mam wrażenie, że my marketerzy wiemy, ale gdzieś tam czasami na co dzień zapominamy, bo piszemy do siebie, bo tworzymy kampanie często pod siebie niestety, mimo że nawet mamy dużo analiz i mamy persony zrobione i mamy badania, etc. Mimo wszystko patrzymy przez pryzmat nas samych, a to niestety tak nie wygląda. Warto patrzeć na to, co dzieje się w innych krajach gospodarczo, ekonomicznie, społecznie, psychologicznie, etc., a nie tylko marketingowo. I poniekąd odpowiedzią na to wszystko jest dla mnie ta rzeczona cyfrowa transformacja, która jest przede wszystkim zmianą, jest też wygodą dla użytkowników. Cyfrowa transformacja jest szybkością i innowacją, ale dla mnie podejście cyfrowej transformacji jest też podejściem bardzo
klientocentrycznym i takim po prostu skoncentrowaniem się na człowieku i skoncentrowaniem się na naszym po prostu kliencie. I czym tak naprawdę jest, zgodnie z definicją, transformacja cyfrowa? Definicji jest bardzo dużo. To jest moja ulubiona, która mówi o tym, że cyfrowa transformacja musi zachodzić na poziomie całej organizacji. Więc jeżeli mamy dział marketingu, który wprowadza innowacje, albo jeżeli mamy dział badań i rozwoju, który wprowadza innowacje w swojej firmie i to się dzieje, to nie mamy jeszcze do czynienia niestety w żaden sposób z cyfrową transformacją, bo ona musi zajść w każdym dziale w firmie, na każdym szczeblu, od najniższego pracownika do zarządu i do prezesów i do właścicieli. To musi mieć charakter całościowy. I to nie dotyczy tylko marketingu, badań, rozwoju, to dotyczy każdego jednego działu, łącznie z księgowością, administracją, employee brandingiem, HR-em, produkcją, etc., etc. A my bardzo często właśnie myślimy o tym w kontekście cyfryzacji, czyli po prostu no, przejścia, nie wiem, z offline'u do online'u i w kontekście tylko i wyłącznie właśnie tych działów marketingowych. A to nie do końca tak jest. Cyfrowa transformacja jest też przede wszystkim zmianą, po prostu. I każda definicja trochę tą cyfrową transformację definiuje inaczej. Dla mnie, no właśnie, to jest po prostu zmiana, która zachodzi w naszej firmie, w naszym przedsiębiorstwie, ale zachodzi też w społeczeństwie. I tą zmianą przede wszystkim są zmiany połączeń i zachowań konsumenckich, bo coraz częściej łączymy się w takie plemiona konsumenckie. Wcześniej plemiona pozwalały nam przeżyć, w tym momencie chcemy czuć się częścią społeczności, chcemy czuć więź, chcemy mieć poczucie wspólnoty z innymi ludźmi, w szczególności to było ważne w tym momencie covidowym. Konsumenci coraz częściej oczekują dialogu z marką i dla nas to jest coś naturalnego, ale zauważcie, że 10 lat temu i jeszcze w starym tak zwanym marketingu to się nie wydarzało. My komunikowaliśmy się z ludźmi ulotkami i plakatami. To był monolog, gdzie konsument nie miał szansy w żaden sposób skomunikować się z marką. Teraz jest zupełnie inaczej i dla nas to może być coś naturalnego, ale dla ogółu społeczeństwa wcale nie jest. I na przykład młodzi ludzie, nasze pokolenie albo młodsze pokolenia, czyli zetki, milenialsi, etc., wręcz to wymuszają czasami na starszych konsumentach. Więc to nie jest tylko problem marek samych w sobie, ale problem też konsumentów, którzy nie zawsze rozumieją tą zmianę, jakby tą autentyczność, która pojawia się pomiędzy relacjami konsumenta z marką. No i coś nowego, co wcześniej się nie wydarzało, to jest relacja na linii marka-marka, bo wcześniej ta relacja była po prostu konkurowaniem ze sobą. My w tym momencie wymagamy jako konsumenci na marce współpracy. Marki też coraz częściej czują, że to jest konieczne, że trzeba grać do jednej bramki, że ważna jest synergia działań i że przede wszystkim wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za świat wokół siebie. I nieważne, czy niejednokrotnie to jest CSR i marketing po prostu wykalkulowany co do złotówki, jeżeli tak się potem dzieje dobro po drugiej stronie. Więc jakby CSR czy wykalkulowany, czy nie, jeżeli ostatecznie niesie coś dobrego, dla mnie jest okej. Chociaż oczywiście super, gdyby to było, i powiem zdanie, którego nienawidzę, zgodne z DNA naszej marki i z tym, jaka nasza marka chce być. Ale ważne, że w ogóle się wydarza, bo tego oczekują od marek konsumenci. Cyfrowa transformacja to też jest zdecydowanie wyzwanie, bo nie wiemy, co nas czeka. I tutaj z idealną odpowiedzią na to przychodzi Yoda, bo w jednej z części Gwiezdnych Wojen powiedział, że difficult to see always in motion is the future. Więc nam się w pewnym momencie wydaje, że przewidzieliśmy przyszłość i że wiemy doskonale, jakie będą trendy, co się wydarzy, ile będzie słuchaczy podcastów, czy influencerzy nadal będą mieli na nas wpływ, czy nie, co będzie hiper trendem w marketingu, ale potem przychodzi COVID i to wszystko się zmienia i jest w ruchu i wszystko po prostu jest pantarei, tak? Po prostu wszystko płonie i wszystko to, co gdzieś przewidzieliśmy, możemy sobie po prostu włożyć do kosza. Dlatego to między innymi jest wyzwaniem. Ale wyzwaniem jest to między innymi również dlatego, z wieloma pojęciami ta cyfrowa transformacja jest połączona. I to jest, podejrzewam, od setek. Bo możemy mówić o omnichannelu, możemy mówić o takim zindywidualizowanym podejściu i personalizacji, ale w takim nowoczesnym jej rozumieniu. Możemy mówić o sztucznej inteligencji, o gamingu, o internecie rzeczy, o rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości. I to wszystko wydarza się na naszych oczach, chociaż często nie chcemy dostrzegać, że to, bo to dzieje się bardzo szybko i tempo zmian jest ogromne.
90% danych powstało w ciągu ostatnich kilku lat na całym świecie, więc tempo zmian jest ogromne i często wymuszane na nas, no wymuszane na nas. To jest mój ulubiony mem związany z COVID-em, czyli kto doprowadził do cyfrowej transformacji w Twojej firmie. I to wcale nie były predykcje, to wcale nie byli szefowie i właściciele, to był po prostu COVID. On doprowadził do tej cyfrowej transformacji, bo nie było wyjścia. I to, co między innymi w trakcie COVID-u się zmieniło w Polsce, według badań Accenture, to, że na przykład 20% Polaków po raz pierwszy zrobiła zakupy w internecie w ciągu ostatnich 3 miesięcy, czyli w ciągu zamknięcia. To jest ogromna zmiana. 31% Polaków deklaruje się, że będzie kupować w internecie częściej niż obecnie. 3 miesiące, 31% więcej, to również jest ogromna zmiana. I firmą, która bardzo szybko reaguje na te zmiany, oczywiście jest Facebook, który zapowiedział między innymi stworzenie sklepów na Facebooku czy na Instagramie. I to nie są te sklepy, które my w tym momencie znamy, czyli zakładanie sklepu na Facebooku, klikamy, przechodzimy na stronę internetową. Na Facebooku, na Instagramie będzie można dokonać checkoutu, czyli po prostu kupić coś bezpośrednio na fejsie, co jest zbawieniem i rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw. No ale Facebook też poniekąd chce chyba w tym momencie no być na każdym momencie rynku, chociażby robi konkurencję dla Zooma i tego, co się dzieje teraz z pokojami na Messengerze. Przecież ja nie jestem ich zwolennikiem jeszcze, ale podejrzewam, że to się może zmienić, jeżeli Facebook to świetnie poprowadzi. Zmienia się też w ogóle cykl zakupowy i to, jak dokonujemy zakupów. Wcześniej to były 4 kroki. Teraz, jak zobaczycie, jak definiuje to Google, to ten cykl zakupowy i ta ścieżka zakupowa klienta jest totalnym chaosem niejednokrotnie i nie jest już taka wcale prosta jak 5, 10 czy 15 lat temu. Gorąco zresztą zachęcam do polubienia się z platformą Think with Google, która właśnie gromadzi materiały, raporty i wiedzę na ten temat i wiedzę na temat konsumentów, a ma dane, żeby wiedzieć takie rzeczy. No i my cały czas mamy pewnego rodzaju wrażenie, że żyjemy w tej erze precyzyjności, czyli wcześniej była era broadcastu i że teraz po prostu dzięki danym, które otrzymujemy, dzięki danym, które posiadamy, dzięki big data, dzięki marketingu napędzanymi danymi jesteśmy w świetny sposób w stanie personalizować, jesteśmy w stanie trafiać z indywidualnym contentem. Ale Google twierdzi, że przeszliśmy już do ery predykcji i kto jest w stanie przewidzieć przyszłość, co jak przed chwilą powiedziałam, jest cholernie ciężkie, wygrywa w tym momencie na rynku. Stety albo niestety, bo możemy przez najbliższe lata zobaczyć duże przetasowania z tym związane, zobaczymy, co się wydarzy. Ale też trendy, które pojawiły się na rynku ostatnimi czasy, właśnie po sytuacji covidowej, to trendy, które między innymi zdefiniowała też Natalia Hatalska, gorąco odsyłam do jej raportu, czyli po pierwsze świadome zakupy. My wcześniej już mieliśmy świadomych konsumentów, natomiast to się nasiliło. Jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami, którzy kładą nacisk na jakość, na to, co kupują, na to, gdzie kupują. Zauważcie, ile w tym momencie było afer z markami modowymi w Polsce i nie tylko. I ludzie zaczynają dostrzegać te rzeczy. To wypływa jak oliwa po prostu na górę, bo konsumenci chcą być coraz bardziej świadomi i wiedzą, jak to robić. Kolejna rzecz to taka lokalność i plemiona lokalne. Myślenie o świecie, natomiast nie zamykanie się, ale traktowanie swoich własnych małych społeczności jako coś ważnego. Taki patriotyzm lokalny coraz bardziej się nasila. Bardzo dużo zmieniło się w medycynie i oczekujemy wręcz opieki medycznej poprzez działania online'owe. Dla niejednych jest to rzecz dziwna. Ja na przykład w LuxMedzie miałam umówioną wizytę u ginekologa online. Zdziwiło mnie to, ale okej, przetrwałam tą wizytę. Można w ten sposób mówić wizytę u ortopedy i umówiona innych lekarzy. Czasami to nie ma uzasadnienia. Ale ludzie tego oczekują i to się zmieniło, tak? Bo jeszcze 3-4 lata temu konsultacje online przez Zooma na czacie to nie istniało. W tym momencie wręcz tego wymagamy. No i oczywiście praca zdalna. Ja z tą pracą zdalną to mam pewne wątpliwości, bo my teraz wcale nie mieliśmy pracy zdalnej. To była praca awaryjna, a nie zdalna, bo nie podjęliśmy tego, bo chcieliśmy, tylko po prostu
musieliśmy pracować z domu awaryjnie. Natomiast okazuje się, że ta praca zdalna też poniekąd jest trendem samym w sobie i że gdzieś to wszystko może w tą stronę pójść. Zmienia się nam również value proposition marek, bo wcześniej stawialiśmy na unikatowe cechy produktu, na wyróżniki produktu. Marka musiała się czymś wyróżnić, być unikatowa. W tym momencie my nie chcemy sztucznej unikatowości, jako konsumenci oczekujemy autentyczności, autentycznych cech, a nie tych po prostu, które są tworzone na siłę, żeby stworzyć dobrą kampanię. Wcześniej stawialiśmy na pakiety korzyści, które daje produkt. W tym momencie coraz częściej konsumenci chcą kupować produkty i korzystać z firm, z którymi chcą się dzielić dalej, które chcą dalej rekomendować i chcą mieć powody do tego. Marka musi też cały czas dynamicznie zmieniać swoje wyróżniki. Wcześniej, jeżeli chodzi o USP, UVP, etc., tworzyliśmy sobie i ono tak sobie istniało przez rok, dwa, trzy, pięć niejednokrotnie. W tym momencie te wyróżniki muszą być dynamiczne. Musimy być przygotowani na to, żeby zmieniać je w zależności od tej zmiennej sytuacji za oknem. I wcześniej też stawialiśmy na dużo kreatywności w marketingu, dużo kreatywności w kontekście tworzonych produktów, na wyjątkowość, indywidualność. One nadal są ważne, ale zgodnie z badaniami coraz ważniejsze jest zaangażowanie, empatia i prostota. Jednocześnie za prostotą idzie szybkość, szybkość zrozumienia, szybkość dokonania pewnych rzeczy, szybkość zrozumienia komunikatu. Oczekujemy zrozumienia od marek, oczekujemy zaangażowania w życie społeczne, w to, co się dzieje na świecie. Zmienia się, w przeciągu nawet 3 miesięcy zmieniło się wszystko, bo na początku, wchodząc do pandemii, kiedy pandemia ruszyła, kiedy zamknięto nas w domach, wszyscy ludzie mówili, że jesteśmy w tym razem. Chcieli być online, wszystkie raporty, wszystkie badania mówiły, że idziemy w stronę online'u stuprocentowo i że wiele się zmieni. Raporty, które powstają w tym momencie, też mówią online, ale mówią poniekąd już coś innego. I can't wait to never use Zoom again. Jesteśmy poniekąd też tym online'em zmęczeni. I trzeba znaleźć jako marki, jako ludzie złoty środek pomiędzy tym wszystkim. Ja w napięciu czekam, co się wydarzy za parę miesięcy i szczerze nie wiem, ale to może być zdecydowanie coś ciekawego. No i w kontekście jeszcze zmian pandemicznych to zmieniła się też konsumpcja mediów zdecydowanie i wszystkie pokolenia co do jednego zaczęły inaczej korzystać z mediów społecznościowych, zaczęły inaczej korzystać z internetu, z książek, z prasy, z radia, z telewizji. To też jest rewelacyjny raport, który będziecie mieli podlinkowany właśnie w prezentacji na temat tego, jak w ciągu tych zaledwie 3 miesięcy w generacji Z, w millennialsach, w baby boomersach zmieniła się konsumpcja mediów jako takich, nie tylko mediów społecznościowych. I warto też, znowu powrócę do TikToka, sprawdzać na przykład, co pokolenia myślą o sobie. Bo my jako millennialsi często śmialiśmy się z młodszych i to było dla nas naturalne, albo gdzieś nie potrafiliśmy zrozumieć starszych. No i doszliśmy do etapu, kiedy to młodsi śmieją się z nas. Na TikToku pojawił się film związany z Harrym Potterem. Długo było o nim mówić, no ale jakby tam się wylało właśnie poprzez młodziaków na nas. Polecam te komentarze, jak coś to Wam podeślę link do tego. I warto potem prześledzić, co się wydarzyło na mistycyzmie popkulturowym. To jest strona na Facebooku właśnie związana z popkulturą i no tak, z popkulturą, która wrzuciła właśnie to zjawisko, które wydarzyło się na TikToku i fajnie porównać to, co piszą milenialsi widząc to, na przykład harsh but fair, a tak totalnie się z tym nie zgadzają. Więc warto porównać to, jak w ogóle ci młodzi, a starsi piszą, jakie argumentacje dają i co tam się na poziomie językowym, komunikacyjnym i zrozumienia siebie nawzajem wydarza, tak w kontekście właśnie pokoleń i komunikacji. Jeszcze idąc dalej, to co się zmieniło, to według badań Accenture influencer marketing. Według pokolenia Z, według ludzi z pokolenia Z, 69% młodych ludzi twierdzi, że influencerzy nie mają na nich już żadnego wpływu. Wypadałoby tu jeszcze zrobić do tego oprócz ilościowego jakieś badanie jakościowe, jak ktoś rozumie influencera, bo pewnego czasu podczas dyskusji wyszło, że na przykład ktoś szafy sztywniary, nie wiem, czy kojarzycie szafę sztywniary, szafa sztywniary mówi o zero waste, less waste, etc. Nie traktuje jako influencera, tylko jako wiarygodnego eksperta. Więc warto jeszcze zastanowić się właśnie, kogo my jako influencerów traktujemy i czy wszyscy to pojęcie rozumieją tak samo. Ale tak, powiedzmy, że z badań wynika, że 69% uważa, że jakby influencerzy nie mają na nich żadnego wpływu, a jeżeli chodzi o pozostałe grupy wiekowe,
tutaj ciut lepiej, bo 57% tylko albo aż uważa, że właśnie influencer marketing już jest trochę, nie że passé, ale po prostu nie ma wpływu na to, jakie decyzje zakupowe podejmujemy. I jeszcze w kontekście pokoleń, kolejny świetny raport, który też macie podlinkowany w prezentacji, on ma dosłownie kilka stron, ale jest cudowny. Właśnie między innymi również o tym, jak dane pokolenia, to jest raport z tego roku, bodajże z ostatniego miesiąca czy dwóch, jak konkretne pokolenia zachowują się w mediach społecznościowych pod kątem tego, czy śledzą marki, czy nie śledzą. No i jakby tutaj słyszymy w polskim badaniu, w badaniu Accenture'a, że młodzi ludzie twierdzą, że influencerzy nie mają żadnego wpływu, a w kolejnym badaniu generacja Z, 16-22, zresztą niektórzy definiują, że to jest 16-24, mówią, że no cóż, chętniej na przykład siedzą vlogerów w mediach społecznościowych niż kogokolwiek innego, albo że właśnie w większości marki odkrywają poprzez influencerów. Kto ma rację? Podejrzewam, że oba raporty. Warto by się było jeszcze zastanowić, jak te badania były wykonywane. Natomiast tutaj mamy Polskę, tutaj mamy cały świat i zagranicę. I warto to gdzieś też pośrodku, no po prostu postawić i wypośrodkować i nie brać każdego jednego raportu po prostu z raju jedynkowo do siebie, bo jeżeli zgromadzicie 6 raportów z tego samego roku na zadany temat, to potencjalnie w każdym będzie stety albo niestety coś innego. Natomiast statystyka, która mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej wzrastać, mówi o tym, że 66% w tym momencie zakupów jest jakby od firm, które wspierają potrzebujących podczas pandemii. Czyli ponownie mocno stawiamy na CSR i na tą społeczną odpowiedzialność. To widać również ostatnio w momencie, w sytuacji politycznej, która się wydarza. I zauważcie, co się na przykład dzieje pod CD Projekt Red, pod Empikiem, pod innego typu markami, które w jasny sposób wyrażają swoje poglądy. Warto obserwować, warto zwrócić na to uwagę, ale tak, niezależnie od tego, czy wspieramy gdzieś tam pewne rzeczy społeczno-politycznie, czy po prostu wspieramy podczas pandemii, ludzie tego oczekują, ludzie tego chcą i potem z tymi markami wiążą się na dłużej i dokonują zakupów. Natomiast same marki w różny sposób rozumieją tą społeczną odpowiedzialność biznesu. To, co mi się bardzo spodobało wczoraj, bo to screen dosłownie z wczoraj, to kampania, którą stworzył BNP Paribas, która jest odpowiedzią poniekąd na edukację do młodych ludzi, którzy nie mogli, znaczy nie chodzili do szkoły, czyli bajki zmieniającego się świata, bajki dla dzieciaków, dla przedszkolaków, dla dzieciaków z podstawówki na temat tego, jak zmienia się świat i takie bajki po prostu o finansach. Jest to cudowne, jeżeli macie dzieciaki albo znacie dzieci, to warto im to podesłać. Ja sama się wiele o finansach nauczyłam, a dzieckiem już nie jestem. Więc nie od razu trzeba zrobić jakieś wielkie kampanie finansowe i zbierać na coś hajsy, etc. Można zrobić fajny content, który pomaga rodzicom albo edukuje dzieciaki o zmieniającym się świecie. Bo niestety technologia w pewien sposób, nie w pewien sposób, technologia zdecydowanie wyprzedziła biznes. I my bardzo często biznesowo i finansowo nie jesteśmy w stanie dotrzymać kroku technologii i tego, co się dzieje właśnie w big data, w sztucznej inteligencji, w wirtualnej ekonomii, etc., etc. Więc jedyne, co nam pozostaje, to dobra komunikacja, dopasowana do obecnej sytuacji. A ludzie również tej technologii oczekują. To są badania ponownie, więc zobaczymy, co będzie w 2030. Ja sobie chętnie sprawdzę, lubię trzymać takie rzeczy. I otóż konsumenci oczekują, że do 2030 roku nastąpi upowszechnienie technologii, że będziemy mogli na swój własny awatar nałożyć ciuchy w sklepie online, że będziemy mogli pójść do sklepu i nie przymierzać ciuchów, tylko w wirtualnym lustrze zobaczyć, jak będziemy wyglądać, że wszystkie sklepy będą miały takie rozwiązania jak IKEA, czy IKEA, jak IKEA, gdzie będziemy mogli na przykład urządzić swój dom poprzez aplikację. Konsumenci oczekują, że rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość będzie czymś powszechnym. I my bardzo często tą wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość traktujemy jako coś odległego i coś, co się jeszcze długo nie wydarzy. Natomiast to jest też błędne myślenie. Natomiast najpierw trochę z gamingu i to jest film dość stary, on ma już 2, 3, jak nie 4 lata i to jest film właśnie z rozgrywek w Azji, w
rozszerzonej rzeczywistości. Zobaczcie, jak te rozgrywki wyglądają. Są cudowne. Więc my bardzo często właśnie takie rzeczy kojarzymy z VR-em i AR-em, coś bardzo odległego i coś, co jeszcze nie będzie na przykład możliwe długo do stworzenia w naszej firmie, ale to się już dzieje. Coraz częściej na przykład kursów na prawo jazdy za granicą jest w ten sposób tworzonych. Coraz częściej wykorzystuje się rozszerzoną wirtualną rzeczywistość na przykład w szkołach medycznych, w szczególności dla chirurgów. Branża porno też mocno ciągnie to wszystko do przodu, no już nie muszę mówić dlaczego, ale też Instagram i bardzo proste rzeczy, które wydarzają się na co dzień, są rozszerzoną albo wirtualną rzeczywistością i to jest dla nas już tak naturalne w pewnym momencie, że my nie zwracamy na to uwagi, bo to, że nakładacie na siebie filtry tego typu na Instagramie, to już jest rozszerzona rzeczywistość. To, że możecie skorzystać z aplikacji właśnie IKEA, gdzie urządzacie sobie dom, to też jest rozszerzona rzeczywistość, a my jakoś gdzieś tego w ten sposób nie traktujemy, bo kojarzymy to z czymś wielkim i tym po prostu. A co do jeszcze wirtualnych rzeczy, to powstaje coś takiego jak virtual economy i to, kiedy pierwszy raz usłyszałam o virtual economy, to była dla mnie po prostu czarna magia. Pierwszy raz z tym pojęciem jakby spotkałam się jakiś rok temu. To jest pewnego rodzaju skrzyżowanie technologii i zmian społecznych. Jest na ten temat bardzo dużo w tym momencie opracowań, książek, filmów, reportaży. Natomiast ja wam w prezentacji podlinkowałam taką stronę w pigułce, która właśnie fajnie przeprowadza przez to, czym jest wirtualna ekonomia. Tam jest wszystko to, co na przykład jest związane z Ethereum, z bitcoinami, z działaniami tego typu. Ale żeby wam jeszcze podać przykład wirtualnej ekonomii, mój ulubiony to jest tym Digital Kitty, nie wiem czy kojarzycie. Digital Kitty to jest hodowanie, coś jak Tamagotchi, to jest hodowanie wirtualnych kotków, mówię to w bardzo dużym uproszczeniu, które jesteśmy w stanie kupić właśnie za bitcoiny. Oczywiście mogłam też coś po drodze pomieszać, natomiast jest to cudowne, polecam zapoznać się z tą stroną i najdroższy kotek został sprzedany w 2018 roku za 170 tysięcy dolarów. Konkretnie to było związane z bitcoinami, ale tak, 170 tysięcy dolarów za to, żeby wam zwizualizować, ktoś po prostu kupił postać w Tamagotchi. Czyli kupił sobie kotka w wirtualnej ekonomii po prostu, taki nieistniejący byt. Dość drogo w tego typu grze również został sprzedany ostatnio Donald Trump. Także to też się wydarza w różnych innych kwestiach, ale tak, z Digital Kitty polecam się zapoznać, to jest właśnie przykład tej wirtualnej ekonomii. Już kończąc, my ludzie z jednej strony oczekujemy upowszechnienia się technologii i tego, że to wszystko pójdzie do przodu, z drugiej strony bardzo się boimy i jesteśmy poniekąd przerażeni tym, co w kontekście technologicznym może się wydarzyć. Bardzo dużo złego zrobiła tutaj poniekąd kinematografia, literatura, czy złego. I złego, i dobrego, bo w pewien sposób nas na pewne rzeczy przygotowała. Z drugiej strony, myśląc o rozwoju technologii sztucznej inteligencji, albo myślimy o tym, że ktoś nam zabierze pracę, albo o tym, że po prostu sztuczna inteligencja przejmie ten świat. I to jest lęk, jasne, to jest lęk i on jest często podświadomy, ale to się wydarza. No i mimo, że nie mamy racjonalnych podstaw ku temu, co się wydarzy z technologią właśnie, no to niestety bardzo tego, co się wydarzy, się boimy. I na ten temat też powstało bardzo dużo raportów. Ja chyba z 30 przejrzałam na temat tego, czy my się technologii boimy, czy nie i dlaczego. Polecam wam dwa. Ten, który właśnie widzicie, który mówi o tym, że tak, już poza kontrolą jest strach przed technologią. Ale my czasami też z tym wygrywamy, bo strach i lęk pozwala nam niejednokrotnie ustrzec się przed czymś i można powiedzieć, że trochę wygraliśmy z deepfake'iem. Nie wiem, czy kojarzycie, czym jest deepfake, ale deepfake generalnie jest... deepfake pomaga nam... Znaczy nie pomaga. Zresztą pokażę wam filmik. Dajcie znać, czy ten filmik widać, bo czasami się... To help families refinance their homes. To invest in things like high-tech manufacturing, clean energy, and the infrastructure that creates good new jobs. Exactly.
See, I would never say these things. W każdym razie w deepfake'u chodzi o to, że jesteśmy w stanie włożyć dane słowa w czyjekolwiek usta. Polityka, prezydenta, ministra, ważnej osoby, osobistości, celebryty, etc. Dzięki temu, że bardzo się tego zjawiska baliśmy, coraz więcej ludzi ma świadomość tego, że coś takiego istnieje i jesteśmy w stanie odsiać dziadno od plew. Radzimy sobie z deepfake'iem lepiej niż z fake newsami. Bo fake newsów paradoksalnie nikt się nie spodziewał, więc przez to jest nam je gorzej odsiewać, chociaż już media z tym walczą. Natomiast z deepfake'iem można powiedzieć, że powoli wojnę wygrywamy. Natomiast jeżeli chodzi o ten strach, to on rośnie. Wydawałoby się, że skoro oczekujemy tego upowszechnienia technologii, że skoro ta technologia jest coraz bardziej powszechna, to strach z nią związany i to oswajanie z technologią będzie wpływało na to, że tej technologii nie będziemy się obawiać. Jest zgoła inaczej i może to nie są jakieś ogromne procenty i duże zmiany, to ten strach przed technologią no rośnie po prostu. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało po roku 2020, co pojawi się w raportach, czy ta technologia nas będzie coraz bardziej przerażać, czy właśnie dzięki sytuacji covidowej i tego, że technologia pozwalała nam żyć i funkcjonować, troszeczkę mniej będziemy się jej bać. Oczywiście są branże, gdzie technologii ufamy bardziej, są branże, gdzie technologii ufamy mniej. Jeżeli jesteście ciekawi, to najbardziej ufamy branży finansowej pod kątem wykorzystania technologii big data i tego wszystkiego, co się z technologią dzieje. Potem mamy wszystkie rzeczy związane z płatnościami, z kartami kredytowymi. Na trzecim miejscu mamy zdrowie. No i im dalej wraz, tym gorzej. Zauważcie, że na przykład serwisom e-mailowym to już jakoś tak bardzo w kontekście wykorzystania naszych danych nie ufamy. I zresztą to też jest świetny raport, to ten drugi, który Wam polecam w kontekście technologii wykorzystania danych i tego strachu przed tym naszego albo jego braku. No ale skoro najbardziej ufamy instytucjom finansowym pod kątem przechowywania danych, to można powiedzieć, że instytucje finansowe, banki, etc. również w pewien sposób przejęły trochę ten proces cyfryzacji i cyfrowej transformacji. Tak między innymi dzieje się w Albanii, gdzie prezydent i cały rząd Albanii nawiązał współpracę z Mastercardem i to właśnie Mastercard dla tego państwa i rządu tworzy cyfrową tożsamość. I mocno rząd i ta firma współpracują ze sobą, co też jest pewnego rodzaju nowością. Właśnie w kontekście stworzenia tej tożsamości cyfrowej, zresztą polecam obserwować rząd i obserwować to, co się dzieje na przykład pod kątem tego, co mówią ministrzy z tego kraju, jak między innymi minister do spraw społeczeństwa informacyjnego administracji, który zauważa i wie, że jakby dynamiczny rozwój gospodarki to podstawa, no to powinien zauważyć każdy kraj i że tutaj w kontekście tego właśnie jest niezwykle ważne zaufanie w cyfrowym świecie i że trzeba ludzi edukować i że trzeba ludziom pokazywać, że nie mają się czego bać, że to jest nasza dobra przyszłość. Także bardzo mi się podoba to, co się w tym kraju pod tym kątem dzieje i pod kątem tego, jak właśnie cyfrowo opiekują się no, swoimi ludźmi. I jeszcze w kontekście wykorzystania technologii, obiecuję te już ostatnie statystyki, są też badania na temat tego, czy my uważamy, że technologia nam pomaga, czy po prostu komplikuje nasz świat. I tak, owszem, boimy się, wynika z badań i jesteśmy przerażeni troszeczkę tą technologią. Z drugiej strony nie wyobrażamy sobie bez niej życia i te statystyki cały czas rosną. Bo 62% ludzi w 2019 roku potwierdziło, że jest cały czas online. I am constantly connected online. I 64% ludzi jednocześnie boi się tego, jak firmy wykorzystują jego dane. Także to taki jest paradoks trochę społeczny. 60% ludzi boi się, co się dzieje z ich danymi i tym samym 60% ludzi też cały czas mimo wszystko jest podłączonych do online, bo nie potrafi już bez niego żyć i w ten sposób przezwycięża między innymi ten strach. Wymieniłam Wam już parę branż, które w ogóle to wszystko ciągną do przodu. Chcąc, nie chcąc, jak kiedyś, tak i teraz jest to niestety albo niestety branża pornograficzna, zdecydowanie bankowość, zdecydowanie medycyna, też poniekąd trochę kościół, w szczególności ten, który idzie z duchem czasu. I to jest mój ulubiony przykład, który bardzo często pokazuję, czyli smart różaniec, czyli po prostu Internet of Things, narzędzie, które wygląda po prostu jak no, inteligentny zegarek, nie jak smartwatch, ale oprócz tego, że pokazuje nam, ile kroków przeszliśmy, etc.,
przypomina nam o modlitwie albo przypomina o świętach i na przykład odmawia z nami różaniec i w tym pomaga. No i dosłownie z dzisiaj coś, co zauważyłam robiąc sobie prasówkę, czyli najnowsza kampania Boscha, która według mnie jest idealnym podsumowaniem tej prezentacji na zakończenie i wstępem do tego świata technologii. To jest po prostu cudowna reklama. Cudowna. That's not true. We have scheduled downtime. Like a boss. Control the tech. Like a boss. Phone check. Like a boss. Go 5G. Like IoT. 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 So efficient. Like a boss. That's a mission. Like a boss. Never stressed. Like a boss. AR test. Like a boss. Data cloud. Like a boss. Makes me proud. Like a boss. Together we. Like a boss. Save energy. Like a boss. IoT. 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 Manufactured like a Bosch. With many innovations for the factory of the future. From Bosch. Idealnie pokazuje, czym jest przyszłość, jak z tej przyszłości już korzysta i że nie należy się bać i oswaja nas z tym tematem. Oswaja nas też trochę Black Mirror, to najnowsza kampania Netflixa i Black Mirror. Otóż nowy sezon nie jest nam potrzebny, bo my już jesteśmy w świecie, który pokazywany był nam 4-5 lat temu i jakby jesteśmy gwiazdą tego filmu. I to, co kiedyś nas przerażało, albo bawiło, w tym momencie pod kątem technologicznym się wydarza. I bardzo wiele firm w tym momencie i ludzi żyje w takiej stagnacji, że jak wrócimy do normalności, to zaczniemy. Jak wrócimy do normalności, to będzie super. Jak wrócimy do normalności, wszystko się zmieni. Nie będzie normalności. My już nigdy nie wrócimy do tego, co było, bo czeka nas nowa normalność, czy to pod kątem społecznym, czy pod kątem marketingowym. Na dobrą sprawę jeszcze nie wiemy nawet, co będzie za 3 miesiące i powrót do normalności jest niemożliwy. Pojawi się nowa normalność, którą sobie wypracujemy. I to wcale nie musi być przerażające, bo to może być dużo lepsze niż było, ale na pewno będzie inne, a my po prostu boimy się nowości i rzeczy innych. Że ja Wam bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś chce prezentację, to może albo napisać, albo ją po prostu tutaj na grupie zdecydowanie jak zawsze udostępnię. A gdyby ktoś miał jakieś pytania prywatnie, to też można do mnie pisać i gdzieś tam mnie śledzić, także zachęcam gorąco. Czasem nawet wrzucę coś mądrego i fajnego, bo przynajmniej będziecie wiedzieli na bieżąco, jakie w banankach i mamy webinary, albo na Crashu, jakie mamy webinary. I bardzo Wam dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania, to nie. Jestem zniebowzięta, że Was tyle zostało do końca. I że chciało Wam się tego słuchać. Planowałam godzinę, więc nawet się wyrobiłam. Tak, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to ja chętnie. Jak nie, to idźcie, miejcie piątek. Offline albo online, jak tam wolicie. To ja Wam również bardzo dziękuję. Prezentację chyba udostępnię już w poniedziałek albo przez weekend, bo dzisiaj mogę już nie mieć czasu, żeby ją wgrać, bo jeszcze trzeba wrócić do pracy i zrobić parę rzeczy. Bardzo Wam dziękuję, że tu byliście, bardzo dziękuję, że wytrwaliście. Mam nadzieję, że się Wam podobało i że w pewien sposób po pierwsze będziecie mieli fajne źródła do pozyskiwania wiedzy dalej, po drugie, że może w pewien sposób Was zainspirowałam do poszukiwań, ale też do działań marketingowych w swojej własnej firmie. I nie mówię od razu, że trzeba rzucać się na to wszystko, co pokazałam,
ale jak w zasadzie Pareto, może 20% warto poświęcić na trendy i testy, a 80% na to, co już działa. Tak, także wielkie dzięki i cóż, do usłyszenia, jak nie ma pytań, a jakby było jakieś pytanie, to jak mówię, można mówić jeszcze prywatnie, także wielkie dzięki. Tak, jak znajdę przycisk finish, coś mi się dzisiaj za kamem dzieje. Nie mam przycisku zakończ. Łapina, jak Boga kocham, nie widzę finish. Dobra, jest.